Tak mały. Znaczy szynka. No ta polędwica jako szynka jest. O. 59,75. Jak to chciałeś, gościu? Co to chciałeś, dwa oscypki? Dwa oscypki. Już dajemy ci dwa oscypeczki. Jeden już będzie. Teraz ich drugi będzie. Żurawinka na wierch? Tak, tak. Tylko jakbyś mi dał osobną turę. A no. No to dla żonki jest. E, no wiadomo. No wiadomo, no wiem jak jest. No. Będzie osobno. Jak gość chce, tak będzie miał. 40 i 25 groszy. Dziękuję bardzo. I już dajemy na to żurawinkę. A co by żurawinki nie dać, jak gość chce żurawinkę, nie? Tak jest, proszę bardzo. Hopsa, sa. Słuchaj, bo jestem ci usmarował jednego badyla dosyć poważnie żurawiną, to włączę ci drugiego, dobra? Nie szkodzi. Hopsa, sa. Gość ma być nie tylko pojedzony, ale zadowolony. A jak się umarzę, to co by się potarł? Dziękuję. Radość ci, cześć, hej. Zostań tu ze mną na zawsze, na zawsze. Hej, witajcie pięknie, kochani, u Bacy i... Bacowa, gaździnki. Bacowa pokaże się. Gaździnki? Bacowej. Bacowej gaździnki. A my, kochani, nigdzie indziej jak w Będzinie. Znaczy, przepraszam, wróć. W Czeladzi, na Zagłębiu, nie na Śląsku. No bo przecież się Czeladź i Dąbrowa Górnica i Będzin to już nie Śląsk, tylko Zagłębie. Tak żebym słyszał wczoraj, bo jak żebym napisał, że my na Śląsku jedziemy odwiedzić kolejną osobę w ramach naszego nowego projektu i że jedziemy na Śląsk do Dąbrowy Górniczej, no to przecież ich polała się burza informacji, że Baca, tyś na Śląsku nie jest. Ty powinieneś się dokształcić, ty powinieneś poczytać, bo ty zaś jest teraz nigdzie indziej jak w Zagłębiu. I tutaj w Zagłębiu mają jakieś piękne dania, takie swoje, regionalne. Ja sobie tego nie wiedział, ale będę u Marzeny? Do kogo my jedziemy? Marzena albo Małgorzata. Do Małgorzaty, do Małgorzaty. Na razie na M. Jedziemy do M, czyli do Małgorzaty. W najbliższą środę odwiedzamy ją razem z kamerami, z programem Gotuj Baca. I tam z Marzeną. Z Marzeną? Albo Małgorzatą. Albo Małgorzatą. Będziemy... Z panią M. Z panią M będziemy przygotowywać coś ciekawego. Nie będzie to burger, nie będzie to zapiekanka, a będzie to jakieś danie regionalne. Ja ją zaś poproszę, zaraz po tym live'ie zadzwonię do niej, poproszę ją, żeby przygotowała dla mnie takie danie tutaj zagłębiowskie. Dobrze powiedziałem? A ty się elegancka, Jeruny! A ja serdecznie pozdrawiam Łukasza. Cześć Łukasz Golaski, jesteś razem z nami i serdecznie cię pozdrawiam. Andrzeja Sektę też pozdrawiam, Katwie Dyle także pozdrawiam. No i jest tutaj razem z nami. O! Hopsa Sa napisał, ale tam jest po jakimś hebrajskim chyba. Nie, nie, bo tam jest napisane po ukraińsku, albo po rosyjsku, albo po grecku. Albo po hebrajsku. Albo po hebrajsku. Ja się na tym nie znam. W każdym bądź razie, Baco, no nie mogłeś dojechać do Szczyrku. Andrzej, nie jest to problem, jeżeli żeś nie zajechał do Szczyrku, z całą pewnością znajdziesz tam jeszcze gościa z Masnego, Masny Burger, tak właśnie jego samochodzik się nazywa i porusza się gdzieś tam właśnie po Szczyrku okolicach i tam można zjeść naprawdę masnego burgera. A widzisz, się, pięknie jeszcze raz. Witam. Hej. Nie ze złośliwością. Ja. Mówię tego, że po prostu ze smakiem zjadłem... Ja. Zabieg se. Nie. To burgera. To było na górze. No. Ale bułeczka zimna. Tak, zimna bułeczka. No to lepiej. Nie, no, ale smakowało ogólnie. Smakowało. Za krótko my przetrzymali przed sobą. Ja zawsze mówię, że jak kucharzem... Dopiero włączaliśmy pies i... Spokojnie, ja tylko mówię, żeby nie podłożyło się. No, ale ogólnie... Ale smakowało? Jest za co. Kożowie też jadłem było. Jest, kożowie tu jest, no. Fajny odjech się nasz radości, cześć, hej! Ja góra leży, jo! No i co tam mamy? Co tam mamy? Mamy tam Kamila, cześć Kamil, Kamil jest i Pioko. Cześć Baco, byłem u ciebie z kobietą, masz spoko jedzenia. Bardzo mnie cieszę, dzięki ci piękne, staramy się jak możemy. Wielkopolska pozdrawiamy, Wielkopolskie też serdecznie pozdrawiamy, witaj Baco. Moc. No, staram się. A teraz ich dam was do parteru, bo przewrócę tutaj z wami łoscypecki, wiecie? Tak jest. No i dołożymy kolejne oscypeczki. Ma dla mnie taką rękawicę? To mam? Jedną taką rękawicę. To mam. Dosz mi ją? W woreczku są, wiesz? A we woreczku na dole, nie? No. Ja? No.
Nie ma to jak spróbować wcisnąć się w eskę. Ale baca, hop, sasa. Jest, jest, jest. Na lotnisku, pamiętacie? Dawaj, co, obrócimy te łosy peckie. Na drugą stronę? Będzie? Będzie. No dość zacne. Zjadł jednego łosypecka? No ty mój. Niech ze ci smakuje. Niech ze ci opie smakuje. Ho, ho, ho. Całuj mnie do rana, całuj mnie. A potem zmiana, kochaj mnie. Kochaj mnie gorąco, kochaj mnie nastająco, należąco. Kochaj mnie. Pół tysiąca osób razem z nami. Nigdzie indziej jak w Zagłębiu, powtarzam. W Czeladzi, tak jest, tak jest. Berlin pozdrawia i Szwecja jest razem z nami. O, pozdrawiamy Berlin. Kan du prata svenska? Ho, jo heter Artur. Ho, 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 ho. Jo kan inte prata jättebra svenska. Bara lite, lite, lite. Jo från Polen. Baca ty Szwedzie, Jeruński, no. Szwedzkie to piwo wchodzi na rynek, wiecie? Całkiem zacne, dobre, a tam właśnie też rozlewany jest nasz browar. No właśnie, czemu baco do Zabrza nie dowozisz? Czy u was można zjeść na miejscu? Daniel Ondyć. Cześć Danielku, witaj serdecznie. No muszę ci Daniel powiedzieć, niestety na miejscu, czyli z możliwością siedzenia nie ma możliwości. Jesteśmy po grubym zalaniu restauracji. Wyobraźcie sobie, że pękła nam rura i tam zaledwie 200 metrów sześciennych wody wylało się po całej restauracji. Co to tam dla gościa, który ma pełno pieniędzy? Ale do oddania. Pozytywny świr, pozdrawiam. Też serdecznie pozdrawiam, niech się nam darzy. Pozdrawiamy New York. O, i siedzi baca po rabunku na bank w rowie. No i liczy sobie te pieniądze. Podjeżdża policja do niego i mówi: halo, baca, police. A baca tak płaci: nie, nie, dziękuję, ja sobie sam police. Można, można, nie? Można. To tak tych dwóch górali, nie? Jeden wielki, drugi mniejszy, nie? Stoją przy ścianie i sikoją, nie? No jeden, drugim siko i tam ten wielki patrzy na tego małego i mówi: ty baca! Przed tak mrugo z łocami, a tamten tak posyć. No bo mi tak do łocu prysko. Witaj serdecznie, Tomku. Jest i Tomek Antosz. Tak jest, właśnie, do Tomka Antosza serdecznie zapraszamy. Nasz cyrk, hop, sasa, nie tylko na ski, czyli narty, ale ty na masnego burgera, tłustego, dobrego burgera, tak sobie się delikatnie zaprawić od środka przed tym zimnym, dobrym gazowanym albo ciepłym z prądem, w zależności jak kto woli. Jest i Londyn razem z nami, a my serdecznie Londyn pozdrawiamy. Daniel Ondyć, oki, rozumie. Daniel, jak tylko wrócimy do gry, z całą pewnością wszyscy o tym się dowiedzą. Na chwilę obecną zapraszamy do naszych sklepików. Sklepiki może nie są wielkie, ale na pewno jest tutaj i czuć tą energię pozytywną i zakręconą. No bo przecież ich tak powinno być. Ja pozdrawiam Oławę, pozdrawiam Zamość. Ahoj, baca! Ahoj, Daniel, dziazga, witaj pięknie. O, widzicie, mamy jeszcze takie chlebki wypiekane. Tak jest. Ze słonecznikiem ten akurat. Hej, Józek się urodził, a będę dobrze żył, a baba będzie robić, a ja będę pił. Ha, ha, ha! Wiesz co, zabrałeś moje miejsce. A nie chciałem, już ci to zabieram wszystko z powrotem, gaździnka. A ty, baca, mnie nie pozdrowisz? Bistro street food, hajnówka. Hop, sasa, bistro! Baba będzie robić, a ja będę pił. Baba będzie orać, a dzieci będą siać, a mi będą w karczmie winko polewać. Baba będzie orać. Rządce nerwy przeszły za cytrynkę. No, ona się tak odegrała nie, na mnie, nie że... przeszły. No, słyszysz, jeszcze nie przelazło. Jeszcze będzie tam coś i się działo. Dzisiaj Buczkowice. No jeżeli macie ochotę na masnego burgera, to dzisiaj nie szczyrka, Buczkowice, kochani. Tak właśnie jest. Hej, witajcie, coś dla was, kochani, będzie. Hej, hej, hej. 24 za lipę. No lipa skosztuje lipnie, no. Pastyr? Tu. Pędy sosny, ja powiem ci szczerze, że to bardziej wujek Gogle by ci więcej powiedział od bacy. No nie, no to przecież no odpornościówki takie, widzisz, no. Jak? Tak. Ja.
Lipa jest lipą. Na gorączkę. Lipa to, lipa działa na syczko. Hopsa, so. To co, będzie raz lipa? A niech ze się wam darzy. Radości życzę. Nie pierwszy, nie ostatni. Wyszku wita, a ja Wyszków serdecznie pozdrawiam. I czurną kawę sobie popiją. Tak jest. U Góroli siedzisz? Nie no. U nas zemię. Na Zagłębiu. Zagłębiu. Nie na Śląsku, na Zagłębiu. Fajnie, że jesteście. Wiecie, ja to zawsze mówię, że gdyby nie wy, to ja bym chyba taki markotny chodził. Wiecie, taki nie do życia, taki wymiętolony. Tak z tym kotem, nie? Co z tym bacą było. Ja wiem, że bym to mówił, ale jest wiele osób, które może tego jeszcze nie słyszały, nie? No siedzi rzeko, baca nad rzeką na takim kamyczku. Nie? Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie kąpał kota. Wiecie. No i idzie tam para turystów, nie? Patrzą, a baca na potoczku siedzi i kota kąpie. Podłazą do niego i mówią, te baca! No ale... Kota to się nie kąpie, nie? Chyba. Baca tak patrzy. Nie no, spokojnie, no kąpie się, kota się kąpie. Ej, nie, baca, kota się nie kąpie. I turyści poszli. No ale mija parę chwil, turyści wracają, wiecie, nie? Patrzą, siedzi, baca. Na tym samym kumycku, ale ten kot już je nieżywy. No i podłazą do niego i mówią, baca, ja coś się ci powiem. Mówiłem ci, że kota się nie kąpie. Baca tak patrzy na nie. Proszę bardzo. Mówi, nie no, kąpię się, kąpię, ale że się nie wykręć, co to ze mnie wiedział. Lipa to jest teraz w kraju. Watykan też pozdrawia. Opsa, sachle, copkę przed Watykanem. Na świętej ziemi to tam jeszcze nas chyba nie było, tak sobie pomyślał. A my no, u ciebie w Kosowie być, byli. Musiałbyś być. 15:20. Gdzie? Na świętej ziemi musiałbyś być. Na świętej? Dobrze by ci zrobiło. No, przestawiam cię. Gazinka to mnie zaraz za księdza wydała. Ja nie wiem, czy tam by dali ze mną radę. Hej, Baco, jak to się stało, że... Pani nie słyszę. Ciechalnym na Śląsku wywiało. Te duże po 24. Emilirka, Wiso, powiem ci, jak to było. Średnie nam się skończyły. Zajechaliśmy z Bacową do Msanej. No i siedzieliśmy w Msanej, wiecie? No i tak my tam żyli i w pewnym momencie ona mnie przyciągła do miasta. No jestem w mieście razem z nią, ale ja żem był kiedyś, jeszcze wiecie, w Warszawie żem troszkę mieszkał, trochę w Rybniku żem mieszkał, trochę w Żorach żem mieszkał. W Chorzowie to już teraz 12 lat, to już taki chorzowski bym powiedział, jedną piłkę mi dać. Hej, witam cię, Big D, hej, hej. No i tak człowiek się śmieje i żartuje, no bo przecież jak sobą zostało. No jedynie pozdrawiać, Artur, pozdrowienia dla ciebie i małżonki. Pozdrawiam z Gór Świętokrzyskich. Karol, serdecznie cię pozdrawiam. Christian, Christoph, co gotujesz? Skoczył w Śląskie, pozdrawia. Cześć Sandra. Słuchajcie, no my teraz to tylko tak wiecie. Głównie to bagietka, pieczarka, sosik, bunt, łoscypek, dobry bocek, dobra kiełbacha. Tak jest i tym się później zajadamy, wiecie. To serwujemy na chwilę obecną, ale mamy też zacne góral burgery. No i uwaga, uwaga, tutaj rozmawiałem z Bacową na pewien... temacik. Wiecie, że fajnie byłoby postawić w naszych sklepikach takie kociołki, wiecie, takie kociołki elektryczne, które będą utrzymywać ciepło zupek. No i pomyśleliśmy, że jak już jest taki mrozik, ten minus 12 gdzieś tam uderzy przez nos, no to człowiek jednak pomarznie. A tak zawsze można będzie wpaść i taki prawdziwy żurek sobie zjeść, albo może jakiś taki kociołek zbójnicki gdzieś i tam przygotować, tak coś zrobić. Tak jak na obozie. No, tak jak na obozie, właśnie, hopsasa, co by nie. Cześć, pozdrawiam serdecznie Dąbrowę Górniczą. Jest, jest gościu z samego Zagłębia, a nie ze Śląska. Cześć Szymon, powiedz, jak to jest? Mieszkasz na Śląsku czy na Zagłębiu? Bo mnie to intryguje, powiem ci. Serdecznie pozdrawiam dla was z Leszna Wielkopolskiego. Pozdrawiamy Wieleszno Wielkopolskie, bo góral z Kanysem się dogodą. No, tak jest, tak jest, tak jest. I poza... I tańcuję, i żartuję, nie? Wysłacie na Niemcy jedzonko Patryk Skupin. Jasne, że to. Pakujemy w maszynę hermetycznie, kuriera do auta i jeszcze
Za parę godzin jest u ciebie i robi ci puk puk. Dzień dobry, ja tutaj mam przesyłeczkę. Obróciłem was w drugą stronę. Opsasa, nie chciałem. Dzień dobry. Hej, witajcie. Świat nie malusieńki, co? A to my tu są, kochani, teraz, tak jest? I nie odpuścimy was już na krok, no chyba, że wy nas odpuścicie. No coś można na ząb ugryźć ciekawego. Co z nich tam będzie? Jaki łoscypecek mały, blady, może pokorze to, jak to wygląda. Czy jaki łowędzony, czy jaki chlebek na zakwasie. Mamy piękny dżem ze świni. Widz, dżem ze świni. Naprawdę fajny, boczkowy. Bardzo ludziska chwalą. No, no powinien chwalić, no bo przecież się staramy, nie? To zależy, bo jeden zarabia dużo, drugi mało. No ja biedna emerytura. A my biedni też, tak samo. Jeszcze po zalaniu wodą do dopia. Hossasa! Restauracje, całe 500 metrów. Jedynie 200 metrów sześciennych wody wylało się. Nie, tutaj w tym, w Chorzowie, co mamy. Na Łagiewnickiej, to Moborę. Pękła rura i się lało. No i jakaś kobita zadzwoniła tam z Łagiewnickiej i mówi: Baca, macie jaki problem, bo leje wam się woda. To piwo jeszcze mam. Ale to jest bezalkoholowe. To eleganckie i bezalkoholowe piwko, całkiem zacne i pszeniczne, bym powiedział. No dobrze, idę tu. No to zapraszamy, że ho, 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 ho. Księżniczko ma, królowo ma, nie bądź na mnie zła. Jestem i nie bądź na mnie zła, obsasa. Jak tam z dostawą do domu? Fajnie, baco, masz festy, wypaśnie, to jedzenie na pewno kiedyś spróbuję. Cię bardzo serdecznie pozdrawiam. No i zapraszam. Jak tam z dostawą do domu? Ireneusz, no jeżeli chodzi o dostawy, to powiem ci szczerze, ja to już chyba przestałem wierzyć kierowcom. Naprawdę. Bo jak nie złodziej, no to pijak. No, albo można być dwawiernym, można być pijakiem i złodziejem, tak jak ostatnio było z Mariuszem. Mariusz u nas pracował, był kierowcą i okazał się nie tylko pijakiem, bo zabrali mu prawo jazdy za to, że jeździł po pijaku. To jest syna do Bursyckiego. Zapier tam taką puszkę pieniędzmi i zrobił długą. Można? Można. Są złodzieje, ja już nie chcę dostaw, bo ten, co jeździ, reprezentuje po części nas, a ja już chyba ludziom nie wierzę. Bynajmniej pod tym względem. Cześć, pozdrawiam z Ternowa. No i Mariusz jeszcze za to syczko zapłaci, bo to polecam, ten smaczek jest zacny. Ewa Wutowicz napisała, że mamy pyszny dżem ze świnki. No, bardzo mnie cieszy. Recopkę. Obsasa. Pozdrawiam z Kujawy, ja też pozdrawiam serdecznie Kujawy, baco, łoscypka bym zamówił, wyślesz. No jasne, że tak, wejdź, napisz maila. Piękna żona z anielską cierpliwością do ciebie. No Beatko, muszę ci powiedzieć, że ładniej cierpliwości to nie jeden mógłby się uczyć. Tak, mogę wykładać. Mogę zrobić wykłady, co? Hopsasa, widzicie jak to jest. Pozdrawiam serdecznie Ławę, niech się nam darzy. Ej, Mysłowice, hopsasa, Mysłowice, fajnie, żeście są razem z nami. Wy tam macie tego, nie? Jak anioła, głos! A on jest stamtąd? Nie, stamtąd jest... Nie wiem. No, nie, no, nie? Skąd? Zmysłowiec jest jeszcze jeden taki, co śpiewał. Czekajcie. Jak? No wiecie, no kto? No to napiszcie mi tutaj, no to zobaczymy, czy się pokojarzę. Szyczko, bardzo dobre, bardzo mnie cieszy. Szczecin pozdrawia, ja też. Sosnowiec pozdrawia na ziemi zagłębiowskiej. O! Od razu serducho wskoczyło. Dawid Żyła, widać, że zna się na rzeczy. Już wiadomo, że z ziemi zagłębiowskiej. Czyli co? Jadąc do was, trzeba mieć ten paszport? Czy nie miałem paszportu? Hej, Jawozno pozdrawiam, ja też Jawozno pozdrawiam. Zagłębie to bardziej do Warszawy pasuje, a nie do Śląska. Gwara zero i tak dalej. No dobra, no dobra, no dobra, niech tak będzie. Skoro wy tak uważacie, niech tak będzie, ja się będę z wami kłócił. Przecież chłopca, sa. A Bytom też pozdrawiamy, pozdrawiamy. I Rojka też. Pozdrawiamy Podlasie. Tam macie dobry boczek i fajne kieliszki. Osybek pierwsza klasa, bardzo mnie cieszy. Jest i Anglia. Oh, my name is Artur Baca Baczowski. Ja już nie umiem dalej po angielsku. Ale lubię się z wami spotkać, lubię z wami pożartować. Oj, przydałby się taki Baca w UK. Oj, 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 oj. No może bym tam pojechał, ale to jest za daleko. Mysłowic. A jak śpią? Mysłowic, jest ta piosenka taka. No, dawaj ze. No, on śpiewał o tym. A nie umiem sobie przypomnieć. Napiszcie mi pierwsze słowa tej piosenki Mysłowica, bo to całkiem fajna piosenka. Jelenia Góra pozdrawia, ja też pozdrawiam serdecznie Jelenią Górę. Pozdrawiam Gdańsk, tam macie fajne muszelki. Oczywiście, że trzeba pozdrówki, pozdrówki, niech się waży. Wojciech Cieszczyk. Pozdro z łóżka,
Skoki oglądał. No patrzcie, patrzcie, jaki celebryta leży na łóżeczku, bajeczki ogląda, skoki ogląda, jeszcze se komentuje, a my tu wszyscy w pocie czoła robimy. No elegancko się tam maski, powiem kolego, w tym łóżku. Jeszcze powiedz, co ci śniadanie przynoszą do niego. Może teraz czas na dobrą kaczkę, ale nie tą z wiejskiej. Ale wiejską. Pozdrawiam Bieszczady, niech się darzy. Hej, anioły bieszczadzkie anioły. Wiara Zaosypka i jak można zamówić, pozdro z krainy Tysiąca Jezior, Warmia, Mazury. Serdecznie pozdrawiam was, kochane leszczyki mazurskie. Tam macie piękne leszcze, znaczy wyście nie są leszcze. Oszatowanie dla ciebie specjalnie zapiekamyczka. Dziękuję. No spróbuj. No dziękuję ci pięknie. No spróbuj. Długi czy mój? Jedź. Nie! No, coś tu umowa mi śmierdzi. Gaździna mi tutaj jakiś numer chyba wystawiła, wiecie? No nie wiem, ja ci śniadanie zrobię. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się. Dzięki, dzięki! Teraz będę się to nucił cały dzień i będę się bawił. A z tyłu żona... No tak, tak, to żonka. No, to jest bacowa. Całkiem zacna, fajna, szforna dziążka. Bym powiedział, frelka po śląsku. Dba o bace. Przygotowała zapiekankę, to co ja chcę poje. Podziel się. No ja bym się podzielił bym się, ale jeszcze nie ma takiego smartfona, co mógł przez smartfona podać ci to cośik. Ale jak będzie, śliczna jesteś. No, dziękuję ci bardzo. Starałem się dzisiaj, nawet żem delikatnie przydrybował bródkę. Dziękuję, żeś powiedziała, że ja śliczny. Dobra, to było do ciebie. Tety, peblos, a panie pracuje. No, widzisz? Mówię, nie słyszałeś piosenki? Józef się ożenił, będę dobrze żył, baba będzie robić, a ja będę pił? Ja cię przepraszam, ale to tak nie wygląda kolorowo, jak wygląda po tamtej stronie smartfona. Jak tylko się live kończy, ja dostaję po łbie, pasek ściąga i mnie pierę po duku. No i to nie, wcale nie jest śmieszne. Jak tego nie zrobię i czegoś nie zrobię, no to mi jeść nie da. No jak ładnie chodzę. Widzisz, zasłużyłem, to mi przygotowałem. Dzisiaj dostałeś za darmo. Tak jest. No ale to jedz w końcu, dlaczego nie jest? Fajna jest ta gaździnka. No, wiem, że fajna. A, sforna frelka, sforna. Smakuje. Dobre, Bacusiu? Zapiekanka dla bacy. Pół paczki mi wsypała. Brawo! To co, aż takie ostre? Pytali, czy ci wybaczyłam. Mają 6 odmian pieprzu. Nie no, spoko jesteś, gadzinka. Wiesz, olejek cytrynowy też był świetny. Nie, nie, jeszcze mi daje tą zapiekankę, żeby ze mną zjadł. No to za kobieta! Ale z tej strony. Widzicie? Nie ma. To jest dowód, że ona się ze mną znęca. Tu nie ma z tej strony. Nie chcę. Nie, już ci nie wierzę, bo absolutnie ci nie wierzę. Dobra jest, nie? Ma to jest coś super zabieganki. O, dzięki ci pięknie. Ale mnie popaliła. Hej, witajcie. Dobry. Oh. Tak. Przejdź ostypku do domu. Gadzinka, daj te ostypki, bardzo cię proszę. A coś się stało? Ale mi wypala. Hop, sa, sa, zęby same chcą wyleźć z ziąseł. Tak mnie załatwiła tym pieprzem. Cześć mały, tak? Albo 8 niech pali. 8. Ale mnie załatwiła, naprawdę mnie załatwiła. Za 5 dziękuję całą zapiekankę. Cała sypeczka. Proszę bardzo, i co jeszcze będzie dla... Co macie dobrego jeszcze? Zapiekanki wypasione robimy pyszne na gorąco. Dzięki piękne, Danusiu. Polędwiczki, kiełbaski. Staramy się, powiem ci, staramy się być dobrze i fajni. Proszę? Ale jak w każdym małżeństwie są też te chwile słabsze. Na przykład przed chwilą musiałem zjeść pół paczki pieprzu, bo chciała się zemścić na mnie. Ile było w końcu? 6. No i ja się odegram, Paweł. To jest tylko kwestia czasu. No, uważaj. Dobrze, żeś mi laksygenu nie dała. A co to jest? Gazinka się pyta, co to jest laksygen. Coś pewnie przeczyszczającego. Nie, jest fajnie, wiecie, bo czuję ten pieprz cały czas. To nie było wcale miłe. Jesteś bardzo niemiła. Bardzo? Tak. Ty bardzo. Widzicie? Jakie to cwane? Bo to miastowe. 54 1 grosz.
co za przyprawa? No Wisto, no pokażę ci, co mi wsypała. Pół paczki mi wsypała. Ale to na zdrowie, no. No i co powiedziała ci, że to jest na zdrowie, zobacz. Proszę bardzo. Dziękuję. Bardzo ostra odmiana. Jakiegoś pieprzu. I ona mi to wsypa pod jednego gryza. Dzień dobry. Nie ukrywam, że mnie aż czkawka teraz chęciła. Ale burgery to mamy zapiekanki wypasione. O, burgery to u nas tylko na chodzowe, wiecie? Ale zapiekanki zacne. Jedna, tak? Będzie? Dobra. Przepraszam. No, żonka jest cudownej, naturalnej urody. No, powiem ci szczerze, że ją głaskam po nocach czasem. Hapsasa! Laksygen jest na przeczyszczenie. No tak myślałam. A dzięki! Spoko, Rydy, jest apteka za nogę. Hapsasa! Powiem jednak, że nic nie wypiję, co mi przyniesiesz do picia. Ha, a wiesz jak gadają? Że kto z rana popieprzy, ten ma lepszy, ten ma dzień lepszy. Widzisz, jaki będziesz miał dobry dzień. A czy coś będzie jeszcze oprócz tej zapiekanki? Takie na zimno. Takie na zimno, dobra? Wszystko jest cacy. Hop, sza, sza i cios na kawę. Uwielbiam zapieczanki z pieczarkami, ja też lubię. A mówią, że kto z rana popieprzy, to dzień ma lepszy. No, powiem ci szczerze, że muszę przyznać, że coś tym raczej będzie. I ta zapiekaneczka pochodzi na 100 minutę. Wysyłamy łascypeczki, wysyłamy bunce, wysyłamy kurboce, posyłamy wędliny. Jak trzeba, to i chlebek zapakujemy i wyślemy. A gdyby twardy dojechał jedna, ten chleb, prawda? To na tarczę go na bułkę tortą przerobisz. Hopsa, za. Bacza, ty jesteś SM. No wariat, ale swój wariat. Pali mnie w środku, widzicie, cały czas mnie. Niemożliwie pali mnie. Tak mnie wypala, że to jest niemożliwe. Czyli kochani, zapiekanka dla mnie naprawdę nie okazała się trafiona. No ale czasem tak jest, trzeba odwrócić łosy peski. Jaka niedobra była? Nie trafiła się ta zapiekanka. To było bardzo niemiłe z twojej strony, coś ty mi zrobiła w ogóle. Proszę bardzo. 19. O, ostatnio gdzieś tam gościu mówi, przecież sztuczce plastikowe są już wycofane. No to drewniane. O, to drewniane, o. To drewienko. Drewienko. Tak, są wycofane, ale ze sprzedaży. Ale nie z użytku jeszcze tak naprawdę. No jeżeli ktoś ma tam jakieś plastikowe kubeczki, czy jakieś plastikowe widelczyki, może je używać, ale nie może ich sprzedawać. O. Tak to już jest na świecie. Tu cała sypeczka dowodzić. Sega babka szo! I hop, sa, sa! Hop, sa, sa! Pozdrawiamy serdecznie z Niemiec. A my pozdrawiamy Niemcy, niech się darzy. Pozytywna rodzinka. No, no bo gaździnka pozytywna, to i rodzinka pozytywna. Gdyż jakby ona była pieruńsko niedobra jak ja, to wtedy bym się nie dogadali. Tak to widzicie. Przeciwności się przeciągają. Sami o tym coś powinniście wiedzieć, nie? Warto jechać do ciebie z Płocka? No, myślę, że warto. Ja ci tego nie powiem. Ale jakbyś chciał przyjechać, to przyjechać. Super bardzo pierdzie jest dobry na świrusa. Uwierz mi, Kościu, że już mam takiego świra, że nie wiem, czy pieprz pomoże. Oko, witam popijanie kawą. O! 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 Zły pomysł! O! Buber broda obsasa! Będę cię na rękach nosił, jak cię spotką. No, zaś teraz elegancko... A ja zrobię zapiekankę z pieprzem! Wysyłamy do Niemiec. Pojeżdżam. Jeżeli chcecie zamówić paczkę, wysyłajcie maila. baca.paczka@gmail.com. Tam wysyłacie zapytanie, my odsyłamy wam ofertę, składacie zamówienie. No i jedzie do was taki samochodzik z czteroma kołami. I przywozi wam to syczko do chałupy. Baca, kiedy mi wyślesz coś dobrego na spróbunek? No cześć Tomasz, Sałamacha. Cześć Tomku, no. No, co jak nie taki, co by na spróbunek cię nie zaprosił na miejsce. Pozdrawiam świętą ziemię, Częstochowę. Chyleczopka. Śmieszny polski baca, pozdrawiam. No, trzeba być, trzeba żyć. U mnie ser kozi, pozdrawiam. No i Maciuś, bardzo fajnie.
ser koziny nie jest zły. Zresztą ja zawsze mówię, że na każdej porządnej wsi naturalna kosiarka powinna sama łazić. Czyli koza. Tak jest. Pozdrawiam Śląsk. No, to ja też serdecznie pozdrawiam Śląsk, no bo tutaj na Zagłębiu to na Śląsku nie jest. A nie, ona pozdrawia ze Śląska, a nie pozdrawia Śląsk. Ja też cię pozdrawiam. W ogóle greckie wyspy wysyłasz? O Jezuska, już cię rozbieram normalnie. Na basen tam ciepła woda w ogóle. Hopsa, sa. Baca, nie, chyba to baca jak baca z babą. Gór są najładniejsze. Co? Czekaj, jest teraz, patrzaj. Bo nie ma to baca. Jak baba z gór są najładniejsze. No ja muszę ci powiedzieć, że ja sam tutaj na Śląsku taką frelkę ładną wyhaczył, że ona chyba najpiękniejsza. No a nawet na pewno. A psa i co dana? Fajna rodzinka. Do której dziś przyjem jeden? Do obi muszę podjechać. Słuchaj, godzina 21, 2:00, baca robi. Hopsa, sa. I jazda. Wiosło do chałupy, do dzieciaków. Jest Ewa Gutowska, serdecznie pozdrawiamy ciebie. Otwiera interes w Sosnowcu. No niestety... Niestety nie mam paszportu. A ten z cyfrowego Polsatu, co się kiedyś słoneczko nakrajało na ekran, niestety przepadł. Mijamy chyba Sosnowiec, tak? Nie? Mijamy Sosnowiec, jak to jedziemy? Nie? Nie. Gdzieś tam nie ma po drodze? Nie, my Sosnowca nie mijamy tutaj. Nie. Nie. Pozdrawiam żonkę, bo ma piękne imię. No, też pozdrawiam ciebie, Sylwia Agata. Dzisiaj może spadnie. A, tak szybko piszecie, tak nadajecie, że ja nie jestem w stanie tego wszystkiego odczytać. Ale powiem wam jedno. Dzięki pikne zeście są, kochani. Obsasa, pokażę wam, jak się dzisiaj narobił. O, jaką miałem cińską robotę. No, no co? No, Himan! Tararara, baca zawiesił reklamę. No tak. Obsasa, i to jaką reklamę? Teraz się wam wszystko pokażę. Yo, baca przyjacielu, yo. Ludzie patrzą na mnie, tam z drugiej strony, zakręcony gościu, no gada sam do siebie do okna, ludzie idą, patrzą, on do okna gada, no jak co sam mają myśleć, no, yo. Mój numer, piszę ten numer, szybko pisz, no piszę ten numer, zadzwonimy do niego, niefajny, nie Tomku, zadzwonimy do ciebie, hop, sa, masz, pisz. 69? No pisz! 479? To patrzcie, że no co za kobita, normalnie. I właśnie tak jest właśnie, nie? 609. Tu niektórzy pracują! No właśnie, nie widzisz, co robię? 479. 580. 608. Czekaj, bo to mi przestało pisać jak na zło. 479. Dobra, mamy tu. Hej, witaj cię pikny! Dzień dobry. I to jest Tomasz. A jest taka kiełbasa taka z galaretką? Ta góralska kiełbasa skończyła. Nas. Patrzę, już mam twój numer. Ale mamy taki. Daj go nawier. I z całą pewnością, Tomku, się do ciebie ładę zwiemy. Hopsa, sa! Tak, mija Sosnowiec. To jest kiełbasa z no. Kochani, nie podawajcie mi tak numerów telefonów oficjalnie, no bo i przecież. Na zimno. Jak ja mam zadzwonić na Niemcy, jak to tak drogo? Taki kawałek. Dwie. Jestem w Polsce, to trzeba się ich tam wycie. Można pokombinować. No, bo ja lubię sobie pogadać, wiecie. Krzyczeć. Hopsa, sa, cześć. Baca, niech ci się darzy. Olbrzymie i twojej kochanej rodzince. No, chylę czopkę, bo mówią, że nie ma nic ważniejszego w życiu jak rodzina, wiecie. Rodzina, nie kasa się liczy, nie. Rodzina, miłość, szczęście, zadowolenie, uśmiech na twarzy. Więcej nie trzeba nic. Dlatego syczki mówię, trzeba nieść radość ludziom. Idąc na ulicy, uśmiechać się do nich tak. Boczki. A gdy masz ogrzewacz na brodzie, nie uśmiechaj się, bo nic nie widać. Ale łotrzy potrafią się też śmiać. Zobacz. Proszę bardzo. Jo jest ze Śląska, z Chiżowa. A ja myślę, Julian, że ty się jest ze Chorzowa jednak, a nie z Chiżowa. Ale czekaj, tutaj piszą jak jest.
Przyjemnego dzionka, baco, udanego weekendu, całuski dla gaździnki, pozdrowienia ze słonecznej Grecji, z centrum Aten, z plaży Edem, 3 km od Mario Maria. 22 stopnie, miałeś tego nie pisać, ja zaraz wskoczę do piekarnika. Co jeszcze będzie? Hop, sasa, pozdrawiam Kraków, cześć krakowiacy, witajcie pięknie. Hop, sasa. Tak dotąd? Krefeld, pokażę co tam robisz. Pokażę co robisz. Kroić tam, co, mięcho? Hop, sasa! No i gazdzinka lubi kroić, powiem wam. Powiem wam, że mnie tak wykroiła, że ho, ho, ho. Hop, sasa, chylę copkę zakopane razem z nami. Cześć, baca, pozdrawiam Wielkopolskę. My też pozdrawiam Wielkopolskę, kochani. Jezusowi Krapkowice. Jeden raz pasztecik z żurawinką, tak? Po kozy, co podajesz? Piękny pasztecik. No, no, ale to nie mów do mnie na ucho. Pieczony. No, wow. Czasami potrafi się odezwać. Siateczkę podać? No, właśnie. Proszę bardzo. Jest i taszka jakaś się znalazła, widzę. Jest okej. Okay. Pozdrawiam Holandię, tam macie dobre ciasteczka. Tulipany też ładne. Ale te ciasteczka są smaczne. Pozdrawiam Lubuskie, co by się wam darzyło, kochani? Biała Rawska razem z nami. Ho, 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 ho. Biała Rawska. Patrzcie, że co leciało nad budką. Wypoleciało mu. Żartowałem oczywiście. Nie, to jest nasze. Widzicie, to się tutaj wkłada. Bardzo proszę. I się z nim targa. Albo można... I zacząć coś ich pisać, nie? Powiedz, kiedyś się pisało piórem w ogóle, nie? Nie było wkładów do długopisów. Wyobraźcie sobie? To tak byś teraz powiedział dziecku, że telefonu wycofają. No gorzej, jakbyście mi to powiedzieli, ja bym się chyba załamał. No pierun jeden, gdzie on by gadał? Co on by gadał? Z kim on by gadał w ogóle? I do kogo by on gadał? No to nie byłoby ciekawie. Witaj, cześć Piotrek, cześć, hej, cześć Artur. Nie, jest Adaś, jest. Siemianowice Śląskie. Pozdrawiam serdecznie. Ja też pozdrawiam, niech się da. Dobra, robimy eksport, dobry dzik z tego górala. Rafał, niech ci się darzy, a ja zabieram was na zewnątrz, pokażę wam jaką dzisiaj robotę ciężką robiłem, naprawdę. Wiecie? Naprawdę, wiecie? Naprawdę ciężko. Baca nie musi już pracować przez miesiąc. Na cały miesiąc zem się narobił. No psa, psa, patrzcie za jaką robotę na zrobił. Baca, ty jesteś gość, baca. Wiecie, bo za mną jest ta budka nasza, nie, góralska, i ta budka była cała z drewna, nie, ładnie obita drewnem, a ja zem dzisiaj na nią zawiesił reklamę, wiecie? Jest, patrzcie! No, ale już się narobił, patrzcie. Teraz nas już będziecie widzieć z daleka. Jest elegancko! Jest cacnie, jest burgerek, można go nawet szarpnąć jak reksie boczek. Śpiewaj po góralsku. Ja też jestem z Nowego Targu. Katarzyna, serdecznie cię pozdrawiam, niech ci się darzy. Widzisz? A tak to wygląda z tej strony. Ja sobie wam pokażę. Jest, jest chycone. Nie, bidny. Chycona to jest gaździnka. Bidny baca przy chyconej gaździnie. Proszę pana, gaździnka nigdy nie jest chycona. Elegancka żeś jest, dziuska. Na ciebie się tak szwarnie patrzę. No, widzisz Karolina, starałem się, co by wisiało właśnie tak jak należy. Całuski, baco dla wspaniałych twoich dzieciaków. Serdecznie cię pozdrawiam, niech się darzy. Kani, no i tak dzień mijam. Nigdzie indziej jak w Będzinie pod M1. Znajdziecie nas od... O, pokażę wam gdzie. Czekajcie. Jak będziecie widzieli na niebie taki wielki znak, to znaczy, że my są na miejscu. Tak, no i później wchodzicie tutaj od strony MediaMarkt. Cyk, ładujecie się i musicie nas minąć chcąc, czy nie? Tak to wyglądało. To jest najbardziej znany haziel w mieście. Tak go nazwał jeden z gości, który gdzieś tam wbił do nas na fanpage'a. A ja mu napisał, że w tym haźlu ludzie mają więcej kultury, niż ty ze swojej chałupy zaś wyniósł. Pozdrawiam Nowy Sącz, niech się darzy. Pięknie, nic dodać, nic ująć. Radośnie, wszyscy teraz niech się patrzą. Hop, sasa! Się patrzą wszyscy na bocę, to jest niemożliwe. A pozdrawiam
z Norwegii, mszany dolnej. O, Słomka, chylę czopkę przed tobą. Sama Słomka razem z nami, bym powiedział, tak? Ty się ze Słomki z mszanej? A, nie, nie, prawda, Artur. To mnie też zacnie. We wtorki jesteśmy właśnie na Żołnierzy Września, a w czwartki my są na wolności. No widzicie, czyli w każdy wtorek na Żołnierzy Września w Chodzowie, a w czwartki na wolności 19. Można? Można. Hop, sa, sa. Chyba postrzelony. Zdrówka, baco, niech ci się darzy. Pozdrawiam z Mazowieckiego. Kani, dużo radości, uśmiechu na twarzy. Jesteśmy na miejscu dla was, tak naprawdę dla was. Dzięki, dzięki wam. A tu mamy bunt, kochani, bunt ze słonecznikiem, z czosnkiem niedźwiedzim. Znalazły się też małe łoscypeczki, są wędzone, są i blade. Jest i chlebek pieczony na zachwasie, jest i bunt czysty, czyli solony. Mamy pasztecik pieczony z żurawinką, mamy kiszkę, naturalną kiszkę. Mamy też boczki, szyneczki, łoscypeczki, no i wiele innych rzeczy. A jeżeli chcesz zobaczyć, co jest u nas dostępne, to po prostu nic, tylko pakuj się na koło. Albo jeszcze nie na kół. Przed samą 21 dowieziemy oscypki dzisiaj, które się właśnie robią. No i słyszeliście to, co rano teraz mówimy? Rano wieźliśmy, a teraz jeszcze... Baca, jak można zamówić serdot od ciebie. Normalnie. Baca, paczka, małpa, gmail.com. Hop, sasa! Radości, trzymajcie się, niech się darzy. Hej, hej, hej! A jeszcze dzisiaj, jak się tu pojawi, mój, ja nie wysymam bez was. Cześć!